Siemaneczko wszystkim, tu Lislaw. Witam was w kolejnym odcinku serii Newsy. Dzisiejszy news będzie bardzo szybki, ale za to naprawdę bardzo gruby. Zanim jednak przejdziemy do sedna, standardowo chciałbym was zaprosić na grupę Trapstars Polska, do której link macie w opisie. Jeśli interesuje was amerykański rap albo trap, a na tej grupie was jeszcze nie ma, to nie czekajcie, tylko kliknijcie w link w opisie, a tymczasem my przechodzimy sobie już do sedna. Raper z miasta Gastonia w stanie Karolina Północna, 30-letni Jeremy Lewis, niestety jego ksywy jako rapera nie byłem w stanie znaleźć, został oskarżony o morderstwo drugiego stopnia w związku ze śmiercią swojej 7-letniej siostrzenicy Gabrielle Lewis. 13 kwietnia 2021 roku dziewczynka przebywała w domu z raperem, podczas gdy ten w innym pokoju nagrywał teledysk do swojego utworu. Jeden z aktorów podał mu broń, która wystrzeliła trafiając w ścianę, przebijając się przez nią i trafiając dziewczynkę w głowę. Gabrielle została helikopterem przetransportowana do szpitala, a Jeremy Lewis został aresztowany. Gabrielle zmarła później w szpitalu, a Lewis został oskarżony o użycie broni w domu, nielegalne jej posiadanie oraz morderstwo drugiego stopnia. Grozi mu to żywocie. Rodzina zmarłej dziewczynki ma nadzieję, że sytuacja ta zainspiruje społeczeństwo do zaprzestania obcowania z bronią. I czytałem też, że Lewis dostał możliwość wyjścia za kaucją, ale jedne źródła mówiły o $500,000, a drugie o $750,000. Okej, to już by było na tyle w tym odcinku, ja się z wami żegnam. Jeśli odcinek się wam spodobał, to nie zapomnijcie dodać łapki w górę, suba oraz wejść na mojego Instagrama oraz na grupę Trapstars Polska, do których linki macie w opisie. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!